gość Radia Zachód. Marcin Zasień, witam Państwa. W studiu burmistrz Międzyrzeczy, Remigiusz Lorenc. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. 1 listopada już niebawem, za kilka dni. I przygotowania, jeśli chodzi o Międzyrzecz i cmentarz, ruch wokół cmentarza, bo na przykład w Gorzowie to już od dzisiaj się wszystko zaczyna, tam jest bardzo duży ruch. Jak to będzie wyglądało w Międzyrzeczu? U nas jak co roku jesteśmy przygotowani, zorganizowany parking przed cmentarzem komunalnym, miejskim, ale też to dobra chwila na podziękowanie wszystkim służbom mundurowym, bo rzeczywiście policja, straż pożarna, wojsko, żandarmeria wojskowa corocznie nas wspierają w tym, aby mieszkańcy spokojnie mogli docierać do najbliższych na groby. Na stronie urzędu mamy wykazane dodatkowe ruchy samochodów, czy transportu miejskiego, autobusów. Organizacja ruchu jest przygotowana. Niemniej jednak będzie lekkie ograniczenie w kwestii zmiany, jak corocznej przystanku. To ze Stoczniowców Gdańskich przechodzimy na Staszica ze względu na trwający remont drogi Krasińskiego. Tam rusza budowa ronda. Jest zamknięte, także też pod blokiem numer 14 będzie przystanek. A tak jak co roku jesteśmy gotowi. Zmienimy temat. Dziś na sesji decyzja o pieniądzach na rzecz nowego bloku ze żłobkiem. Tak. To taka hybryda finansowa, ale tak naprawdę też obiekt, który spełnia największe oczekiwania, bo na dzień dzisiaj jeszcze potrzebne są dla nas miejsca żłobkowe, dla młodych rodzin, które chcą jak gdyby zostawić dzieci i iść aktywnie pracować. I tutaj jest budowa bloku na ponad 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie mamy na poziomie 16,5 miliona złotych. Czyli resztę musicie dołożyć. Resztę dokładamy, także w wyniku przetargu wyszła kwota, którą uznałem, że warto przedstawić Radzie do podjęcia jak gdyby o zabezpieczenie środków własnych. Będzie problem z głosowaniem? W sensie Rada się może zgodzić albo nie, ale rozumiem, że pan wcześniej rozmawiał. Nie uzurpuję sobie prawa jak gdyby do podejmowania decyzji za Radę, ale natomiast wiem, że zdecydowanie jest to obiekt długo wyczekiwany przez mieszkańców. A co to będzie za obiekt? Bo pamiętam dyskusję chociażby w Skwierzynie przy budowie podobnych bloków, to tam badano zainteresowania wśród mieszkańców, czy będą chcieli, czy nie, jak to wygląda w Międzyrzeczu. U nas też było badane to w ramach SIM, czyli Krajowego Zasobu Nieruchomości. Natomiast tutaj jest kwestia taka, że będzie to na terenie Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ponad 40 lokali mieszkalnych, ale oprócz właśnie klubu dziecięcego w parterze nowa siedziba spółki. Nowa siedziba spółki, tak. Tej, która zarządza tym. Zarządza tym. No to jest bardzo ciekawe, ale to jest pierwszy blok, czy będą kolejne? Jesteśmy właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, też z SIM Zachód. Tak. Tutaj czekamy na kwestie dotyczące wykupu, kwalifikowalności VAT-u. Wykupu ziemi. Ale też jak gdyby wkładu gminy poprzez majątek i obniżenia kosztów potem do wykupu przez mieszkańców. A jeśli chodzi o samo już przejęcie lokali przez mieszkańców, to będzie jakaś lista, trzeba się zgłaszać, czy już macie osoby, które czekają na te lokale? Znaczy, tu jest teraz, zależy, czy to chodzi o SIM Zachód, czy właśnie spółkę. My mamy oczywiście listę do mieszkańców na mieszkania komunalne, na socjalne, to wszystko funkcjonuje i oprócz tego trzeba pamiętać też, że jest sytuacja taka, że dotychczas mamy na przykład jednego użytkownika budynku wielo kamienicy, który płaci przez wiele lat. Taką osobę warto alokować, aby można było potem na przykład zbyć nieruchomość na wolnym rynku. A propos takich programów i pieniędzy dodatkowych, z programu Feniks chcecie budować regionalne muzeum pożarnictwa? Dobrze? Tak. Tak. Jest to marzenie wszystkich międzyrzeckich strażaków, a myślę i lubuskich, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, nawet z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Na obchodach wojewódzkich też Państwowej Straży w Międzyrzeczu. I mamy miłośników, którzy przez wiele, wiele lat gromadzili wspaniałe zbiory. I te zbiory, jak każdy może zobaczyć, to naprawdę budzi to wielki szacunek i zdziwienie, że udało się
pozyskać tyle samochodów, gaśnic, pomp i wszelkich materiałów związanych właśnie z historią. I ja tu powiem dziedzictwem narodowym, bo to przecież to też nasze dziedzictwo. Mhm. A kiedy takie muzeum mogłoby powstać? Jak to wygląda? Bo program Fenix jest bardzo taki pojemny i jest tam taka kieszeń, gdzie można sięgnąć i zdobyć pieniądze. No ale jak to wygląda, jeśli chodzi o czas? Ja powiem tak, my jesteśmy na etapie wyłaniania projektanta. O ile kojarzę, program ma być rozpatrzony, czyli decyzja o tym, czy środki zostaną przyznane, czy nie, to jest czerwiec 2026. To będzie osobny budynek, czy chcecie wykorzystać jakąś starą remizę na przykład? Międzyrzeczu jest PGR Winnica, to są budynki, które naprawdę są w złym stanie technicznym, majątek gminy i konieczne poczynienie nakładów i powiązanie tutaj, jak gdyby, żeby dwie pieczenie upiec na jednym ogniu, czyli ochrona zabytku, a z drugiej strony aktywizacji, taka rewitalizacja zdegradowanego obszaru. To czekamy na inwestycje regionalne Muzeum Pożarnictwa w Międzyrzeczu. No, ciekawie brzmi, tam mogą być na przykład wojewódzkie jakieś zawody albo święto strażaków. Oprócz obiektów muzealnych jest też plac, parking, plac do ćwiczeń dla młodych. Także chcemy to zrobić naprawdę na wysokim poziomie. Połowa listopada już niedługo. Budżet Międzyrzecza przygotowany, czy przyszłoroczny, czy jeszcze trwa jego skrajanie? Wnioski powpływały, jeszcze są postulaty, natomiast umówiony jestem z panią skarbnik po świętach, siadamy i dopinamy temat. To będzie trudny budżet, czy jednak udało się go tak poskładać, że wszyscy będą zadowoleni? Poskładać nie poskładaliśmy jeszcze, tak jak mówię. Każdy budżet jest każdy budżet wymaga jak gdyby podjęcia decyzji, co jest ważne i najważniejsze. Tak? To co będzie najważniejsze w tym budżecie przyszłorocznym? To już co mamy wpisane też w wieloletniej prognozie finansowej. Na przykład dzisiejszy budynek wielorodzinny, tak, budowa obwodnicy, która jest do 2026 roku, ale też kwestie na przykład związane z pożytkiem publicznym, tak, ze szkołami, bo przecież wiemy, że oświata pod nas w 100% chodzi. Także no, jest wiele ciekawych tematów. Inwestycje w drogi, bo mieszkańcy pewnie też chcą to usłyszeć. W najbliższym czasie co się zmieni na drogach dla mieszkańców? Znaczy, no tutaj mamy wiele działań, tak, bo to i w Pniewie, i w Kuligowie jest formuła zaprojektuj i buduj. Zadanie na 2,5 miliona złotych, z czego 2 miliony dostaliśmy dofinansowanie. W Kalsku inwestycja, która trwa, tak jak kolega nazwał, że mieszkańcy na gwiazdkę dostaną prezent. Rzeczywiście do końca tego roku inwestycja ma być wykonana. To jest 1 300 000 złotych dofinansowania. Tutaj budowa drogi z lampami, oświetleniem. Obwodnica wspomniana, ale też jedno z najbardziej oczekiwanych inwestycji to jest osiedle Kasztelańskie i tutaj mamy Zamojskie. Drogi, kanalizacja, parkingi i to jest Zamojskiego, Kościuszki, pięciu świętych braci międzyrzeckich i przebudowa, modernizacja Białego Mostku, bo mamy one jedno największe osiedle, które do parku ma obiekt, który absolutnie nie spełnia już warunków technicznych, które na dzień dzisiaj obowiązują i to będzie likwidacja barier architektonicznych, tak żeby ludzie, czy matki z wózkami, z dziećmi mogły do parku się dostać, czy też osoby niedołężne, czy niepełnosprawne spokojnie mogły się poruszać. Więc na Kasztelańskim będzie sporo się działo w najbliższym czasie. Za co od razu, przepraszam, będą utrudnienia. Współpracuje pan z rodzinnymi ogrodami działkowymi, tam w sprawie dofinansowania, na co? Tak jak tu redaktor pytał o budżet, tu jest sytuacja taka, że stwierdziliśmy raz z radą, że warto przeznaczyć środki w budżecie na pewnego rodzaju budżecik obywatelski, ale dla ogródków działkowych. Dostają pulę i to oni decydują, które ogródki w danym roku będą wykonywały zadania i jakie zadania. Tu jest możliwość cedowania środków z jednego ogródka działkowego na drugi ogródek i na przykład zadanie, które przez wiele lat wykraczało poza budżet i możliwości danego środowiska, na przykład 30 000, tutaj dwa ogródki się zrzucają, plus te 10 000 i
30 tysięcy zadanie może być wykonane, a w następnych latach, zgodnie z porozumieniem między nimi, oni przekazują innym ogródkom. W tym roku jeszcze tej demokracji nie było, na czym mi najbardziej zależy, ale to był okres krótki. Z wszystkimi ogródkami podpisaliśmy umowy na po 10 tysięcy złotych. To akurat ciekawe, bo ja sam zresztą też w radiu często rozmawiam z przedstawicielami ogrodów działkowych i tutaj jest problem z drogą, tam problem z kanalizacją, tam problem z doprowadzeniem wody czy prądu. Rozumiem, że tego typu działanie może takie problemy rozwiązywać. Tak, nawet w momencie podpisania jeden z prezesów, pan Kozanecki, mówił o tym, że na obchodach wojewódzkich okazało się, że nie ma w województwie lubuskim żadnego podobnego rozwiązania właśnie jak w Międzyrzeczu. Taki program finansowy, tak. Budżet obywatelski dla RODO. Dla RODO. 10 tysięcy, no to dużo. Ile jest ogródków ogólnie? 5. 5, czyli 50 tysięcy. To ta pula może być zwiększana, czy na razie pan będzie patrzył, jak to wygląda? To będzie zależało też od konstrukcji budżetu, natomiast myślę, że to już jest kwota taka, tak jak mówię, na przykład skumulowanie środków w postaci harmonogramu pomiędzy ogródkami i wchodzą zadania wartości 40-50 do 50 tysięcy. A działkowiczów jest bardzo dużo. O tak. Zna pan liczbę? Bo w Gorzowie to około 130 tysięcy. Tu nie dam się pokroić. 13 tysięcy osób. Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.